Witam serdecznie Państwa, serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami na inauguracji tak naprawdę kampanii wyborczej, która już de facto zaczęła się w momencie ogłoszenia daty wyborów. Dzisiaj inaugurujemy ją w Grudziądzu zbiórką podpisów. Żeby zarejestrować listę kandydatów, trzeba udzielić jej poparcia. Poparcia dla kandydatów z okręgu numer 5. Tak, jak Państwo wiecie... Kogo tam proponujecie? Jak Państwo wiecie... Za chwilę, tak? Jak Państwo wiecie... Rozpoczęliśmy żmudną pracę wyborczą, ponieważ zostało nam niewiele, około 60 dni do wyborów. 15 października zostały zarządzone wybory, dlatego też musimy zintensyfikować swoją pracę i chcemy zebrać jak najszybciej, w ciągu kilku dni, 5 tysięcy podpisów, które są niezbędne do tego, żeby zarejestrować listy kandydatów. Dlatego rozpoczynamy dzisiaj jako pierwsi w województwie kujawsko-pomorskim, tutaj w Grudziądzu na targowisku miejskim. Robimy to od zawsze. Wiemy, że tutaj są sprawdzone osoby, wiemy, że tutaj jest duże poparcie dla nas i wiemy, że te podpisy na pewno szybko uzbieramy. Kolejną informacją, szczególnie dla Grudziądzan, będzie istotną to, że w czwartek w środę odbyła się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, na której to została właśnie zatwierdzona ostateczna lista kandydatów. I mam przyjemność Państwa poinformować, że będę startował, ubiegał się kolejny raz o mandat z okręgu numer 5 obejmującego Toruń, Grudziądz, Włocławek z miejsca trzeciego. Także, Szanowni Państwo, przed nami kolejne wybory, kolejne rozmowy z Polkami, z Polakami, z Grudziądzanami, z Wąbrzeźnianami, Brodniczankami. Dzisiaj rozpoczynamy od Grudziądza, ale będziemy jeszcze dzisiaj w Wąbrzeźnie, będziemy dzisiaj w Radzyniu Chełmińskim. Także mam nadzieję, liczę na to, że ta drużyna, która jest ze mną, której dziękuję za obecność, wspólnie razem z Państwem uzbieramy te podpisy, aby dojść do tego finału, który będzie 15 października i wygrać wybory z Prawem i Sprawiedliwością. Jaką kampanię będzie Pan poseł prowadził? Jak zwykle, jak Państwo znacie mnie nie od dzisiaj, to jest już któryś rok z rzędu, któraś kolejna kampania. Ja zawsze jestem wśród ludzi, zawsze spotykam się, szczególnie bliscy są mi seniorzy, ich problemy, jakby zaangażowanie w życie, w urozmaicenie tego czasu wolnego, ale mamy też pomysł na przedsiębiorców i z przedsiębiorcami również będę na temat rozmawiał. Będą kluczowe tezy, o których będę Państwa informował w kolejnych jakby dniach. Jakby poseł miał uzasadnić swój start tym, co zrobił w tej kadencji mijającej już i tym, co zrobił dla Grudziądza i Grudziądza, no bo to Grudziądza interesuje, to co by poseł powiedział? Zdecydowanie tak, na to też jestem gotowy, to też zrobię specjalną konferencję, bo pamiętacie Państwo, podczas ostatniej kadencji i ostatniej kampanii przygotowałem piątkę Szymańskiego. I na ten temat również będę chciał poświęcić kilka chwil i zaproszę Państwa specjalnie na to, żeby o tym opowiedzieć, bo tam są i były i będą cały czas kluczowe tematy dla mieszkańców. Wiecie Państwo, jeżeli jest się w opozycji, za dużo zrobić nie można, bo nawet jeżeli są to dobre pomysły, ale problemem jest to, że są zgłaszane przez opozycyjne partie, dlatego nie są realizowane. Dlatego też my też ostrożnie wychodzimy z informowaniem na temat programu wyborczego, ponieważ pewne pomysły mogą zostać nam podkradzione i potem wykorzystywane przez partię rządzącą. Dlatego też w sposób taki odpowiedzialny, ostrożny podchodzimy do pewnych informacji. Który pan opowiada? Panie pośle, czy wynik poprzedniej kampanii, jeśli chodzi o zbiórkę głosów w wyborach pana, będzie pan walczył, żeby jeszcze podwyższył, czy to panu wystarczyło? Absolutnie będę robił wszystko, żeby zintensyfikować liczbę głosów, ponieważ do tej pory byłem czwarty na czwartym miejscu, kandydowałem z czwartego miejsca listy, teraz jestem na trzecim miejscu. To też jakby determinuje do tego, żeby zwiększyć wielokrotnie liczbę głosów i też mocniej zaangażować się w tą kampanię. Ze wstępnych takich szacunków wynika, że w okręgu numer 5 Koalicja Obywatelska zbierze 5 mandatów. Dlatego też robimy wszystko, żeby tą silną listą, tą mocną listą jakby zaangażować ludzi i przekonać ją do naszego programu, do naszej wizji Polski, do tego, żeby znowu odbudować te prawdziwe relacje między nami, żeby nie kopać, zasypywać te doły, być dla siebie bratem, a nie wilkiem. A jak poseł scharakteryzuje w ogóle tą listę, bo jest jedynym Grudziądzaninem, tak? Będzie na Nie, właśnie. Bo tam nie było jeszcze doszczegółowione kilka miejsc w środę, tak, czy wczoraj. Tak. Znaczy w momencie rejestracji listy na liście była już pani Zofia Małecka, wieloletnia radna Rady Gminy, zaangażowana w pracę z osobami niepełnosprawnymi. To jest była mieszkanka powiatu, ale na liście również znajduje się społecznik Grudziądzanin Grzesiu Turek, którego też wszyscy znacie, bardzo mocno zaangażowany w pracę społeczną, związany z pomocą zwierząt. Także jest jakby, nie patrzeć, trójka Grudziądzan na tej liście do Sejmu z okręgu 5. A co o tej liście w ogóle można powiedzieć? Jak poseł określił? Jest przede wszystkim, Szanowni Państwo, to co jest ważne, nie ma spadochroniarza.
lista do Sejmu Koalicji Obywatelskiej składa się wyłącznie z mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Nikt nikomu nie przywiózł tutaj plecaka, nie ma żadnego spadochroniarza z Warszawy, z innych miast, który przyjedzie tylko w momencie kampanii wyborczej, będzie mówił, że zna wszystkie problemy miasta i wie i zna ich rozwiązanie. Jesteśmy stąd, jesteśmy mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego, doskonale znamy i rozumiemy realne problemy mieszkańców, bo nie ma u nas przypadkowych ludzi. A jakby poseł miał powiedzieć o porażkach swoich tej mijającej kadencji jako posła, czy coś by wymienił i co? Oczywiście, że były porażki, ale z tego względu nie, że ja nie wsadziłem wystarczającej energii czy też pracy w to, co się robiło, tylko zabrakło po prostu większości w Sejmie. Bo jeżeli ma się dobre pomysły, tak jak powiedziałem, ale braknie tego, że po prostu nie ma przełożenia na realizację, bo jesteśmy w opozycji, po prostu posłów PiS-u jest więcej, to pewnych rzeczy zrobić nie można. Tak było, jest i będzie. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby wygrać te wybory, żeby zrealizować te pomysły, z którymi będziemy do tej kampanii szli. A jakieś konkrety, jeżeli chodzi o te porażki? To taki ogólnik jest. Jakiś konkretny przykład, na czym zależała, czego się nie udało? Znaczy, na pewno można byłoby załatwić więcej w kwestii szpitala, ale nie grudziąckiego szpitala, ogólnie w systemie ochrony zdrowia, ponieważ jak doskonale Państwo wiecie, nasz szpital jest takim przykładem tego, że system opieki zdrowotnej w Polsce, nie tylko szpitalnictwa, ale też doraźnej opieki, nie działa. I to nie jest związane z tym, kto jest organem prowadzącym, ponieważ jest niezbędna pomoc systemowa. Nie można dodawać więcej pieniędzy, tylko trzeba umiejętnie jakby wskazać przyczyny i problemy finansowania pewnych rzeczy. Przepraszam bardzo, to napisał, że ktoś śpiewał Szczęśliwe Drogi Już Czas. Ja? Szczęśliwy, nie, ktoś śpiewał Szczęśliwe Drogi Już Czas. No. Polski. Rynkowski. A tu Szczęśliwy Polski już czas, że tak chłopie jedno słowo zmienił, ale żeś się wysilił. No to widzi pan, to nie ja, tylko ale pan Kryszak. Ale żeś się wysilił. Zachęcamy do współpracy, może pan nam pomoże. Jakieś inne hasło. Długopis bym poprosił. A może ktoś z państwa chciałby poprzeć listę? Nie. Tak? My jesteśmy apolityczni. Apolityczni? No i co? Nic się nie stało, nie? Dzisiaj jest, słuchaj, już ci mówię, 18. I od tego zaczynamy tą prawdziwą przygodę teraz. Pani też może zaraz być. Siedzę, bo tu siedzę, bo nie wysiedzę. Thank you.